Nie mogę nie wspomnieć o najważniejszym, jak dla mnie, aspekcie naszej szkoły, czyli edukacji zróżnicowanej poziomami. Polega ona na tym, że dziecko, które potrafi liczyć w zakresie 100, nie musi u nas dodawać i odejmować w zakresie 10, ale dajemy mu karty i zadania na jego poziomie edukacyjnym, po to, żeby mógł się ciągle rozwijać, a nie stać w miejscu, czy nawet się cofać edukacyjnie. Podobnie jest na przykład z czytankami. Dziecko, które już długo i dobrze czyta, dostaje dłuższe teksty do przeczytania. Dziecko, które dopiero się tego uczy, dostaje krótkie teksty, żeby każdy z nich czuł, że się realizuje i rozwija.